pojawiła się właśnie nowa oferta GTA Plus. Jakbyś nie wiedział, czym to jest, to od razu wytłumaczę. Jest to subskrypcja tylko i wyłącznie na konsole najnowszej generacji, która daje ci różne profity. Kosztuje to 27 zł miesięcznie. I oferta, którą wam teraz zaprezentuję, obowiązuje od 17 sierpnia do 13 września. Takim podstawowym profitem, który dostajecie co miesiąc, jest to, że na wasze konto trafiło właśnie $500,000. Jeżeli ci mało, to możesz sobie dokupić kartę Shark, za którą dostaniesz 15% więcej gotówki. Przechodzimy teraz do garderoby i zaczniemy od topów. Więc tutaj musimy znaleźć kategorię, która dokładnie zwie się... koszule imprezowe. I tutaj jest taka oto koszula, całkiem ładna, Lofist. Następnie przechodzimy do specjalnych topów. I tutaj jest rocznica GTA 5. Wchodzimy w tą zakładkę i jest koszulka Lofist. W ten sposób się prezentuje. Ale to nie wszystko, bo jeżeli grasz kobietą, tylko i wyłącznie kobietą, masz jeszcze jeden dodatkowy strój. Wchodzimy w stroje. Następnie tutaj szukamy czegoś takiego, co nazywa się stroje specjalne. Proszę bardzo. I tutaj jest strój Furia Pięści. Jest to całkiem ładny, przyjemny strój, co prawda do mojej postaci za bardzo nie pasuje, ale... niektórym na pewno się ten strój mega spodoba. Dzięki GTA Plusowi masz dostęp do Automobil Club Vinewood, który znajduje się tutaj, w terminalu. W środku masz całą ofertę tego klubu na ten miesiąc, więc jest pojazd, który zwie się LM87. Jest także Buffalo EVX, ok, jest elektryk, spoko. Dalej jest Omnis EGT. Jest także Ubermacht SC1, Asbo, Easy Rally, Corsita, ETR1, a także Imorgon z takim ciekawym oznaczeniem. Pojazdy tutaj są tańsze o 20%. Możesz sobie podejść i go kupić za właśnie tą niższą cenę. I do tego także możesz także sobie je używać przez cały miesiąc. Albo wyjeżdżasz z klubu tym pojazdem, po prostu wsiadając do niego, ale jest też opcja, że po prostu wezwać sobie go w dowolnym miejscu na mapie, wchodząc w zakładkę pojazd, menu interakcji i tutaj masz właśnie zakładkę wypożycz pojazd. Wzywasz sobie go poprzez tą zakładkę i pojawia się pod twoimi nogami. W tym klubie także znajduje się takie pseudopodium, gdzie możecie zauważyć pojazd, który jest rozdawany za darmo w tym miesiącu. I tym razem jest to ZR380 w wersji Apokalipsa. Możemy sobie ten pojazd odebrać. Cyk. Wybieramy miejsce. Ja oczywiście polecę sobie z tym do mojego warsztatu przy arenie. Niech będzie to poziom B2. I proszę bardzo, już go tam mam. Jeżeli też chciałbyś wstawić sobie go do areny, no to musisz sobie tą arenę kupić. A raczej warsztat tej arenie. Wchodzisz na stronę Arena War. I tutaj masz warsztat. Ja akurat mam już kupiony. Ale u was cała podstawa tego warsztatu będzie za darmo, a normalnie to kosztuje ponad 1 000 000. Dostępny jest darmowy kolor kameleon, a dokładnie jasno-różowy opalizujący. Prezentuje się w ten oto sposób. To samo jeżeli chodzi o kolor felk. Mamy tutaj taki oto kolorek. Kameleon oczywiście. I do tego jeszcze jest taki. Te dwa są dostępne za darmożkę. Dzięki GTA Plusowi będziesz zawsze wiedzieć, gdzie jest furgonetka z bronią, bo zawsze będzie oznaczona na twojej mapie. A do tego także w samej furgonetce nie dość, że normalnie masz tutaj tańsze zakupy, a raczej tańsze przedmioty, z których możesz zrobić niezłe zakupy, to jeszcze dostajesz właśnie dodatkową zniżkę. W zakładce prezesa czy też VIP-a Secure Serve masz możliwość odpalenia umiejętności i one są darmowe dzięki GTA Plusowi. A także pojazdy możesz sobie wzywać i wszystkie one są za darmo. Szybka podróż za pomocą taksówki jest darmowa, a także ma zmniejszony cooldown. Podróże możesz robić co 5 minut. W sklepie z ubraniami warto zajrzeć do zakładki stroje Arena Wojny, dlatego że wszystkie one tutaj są dzięki GTA Plusowi taniej o 50%. Rooster sprowadzi dla was paczki za 75% mniej. Przechodzimy teraz do premii i pierwsza premia jest taka, że wszystkie wojny handlowe płacą
dwa razy więcej hajsu, dają dwa razy więcej RP, a także dwa razy więcej dóbr. Zaprezentować wam za bardzo tego nie mogę, dlatego że jestem na sesji sam, a żeby się wojna handlowa odpaliła, muszą być przynajmniej 3 osoby. Więc tylko was informuję, ale nic nie pokazuję. I ostatnią premię znajdziemy odpalając sobie menu, więc online akcje, rozgrywki akcje stworzone przez Rockstar. Następnie arena wojny i tutaj macie premię raz 2 hajs, raz 2 RP, a także raz 2 AP na arenę wojny. Wszystkie tryby są właśnie takiej premii. Akurat teraz zauważcie, że jest premia razy 4, dlatego że dla zwykłych graczy bez GTA Plusa także jest premia raz 2, więc przez pierwszy tydzień jest premia razy 4. Więc warto tą arenę, więc warto ten pierwszy tydzień wykorzystać na maksa jak się da. Jeżeli grasz na PS5, no to zapraszam Cię do mojego lobby, gdzie grindujemy specjalnym sposobem ten level na arenie. Nie gramy w ten tryb za bardzo tak naprawdę, bo rundy trwają po 5 sekund, a level bardzo szybko leci do góry. Więc tyle. Dziękuję Wam za obecność, siema, cześć, elo!